Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 z Legacy Challenge. Nasze dziecko tutaj wstało rano i przyszło się drzeć do rodziców, więc no... Ciekawe w sumie jest, że obudziło tylko ojca, a nie, jednak nie, matkę też. No co zrobić, pobudka. Dobrze, że ojciec się chociaż wyspał, ale potrzebuje iść do klopa. Matka w sumie... ona w sumie się dobrze czuje, ta mała. Ale narobiła nam w pieluszkę. Tak swoją drogą. A więc może w sumie ją przewiniemy. No i co? Przydałoby się ją po prostu nakarmić. Więc niech matka coś jej da żryć. W ogóle ja powyciągałam z wyposażenia rodziny mnóstwo rzeczy. W tym w ogóle 3 weselne torty. Nie mam pojęcia, skąd one się tam wzięły. No ale okej. Chciałam dać dziecku jeść. Gdzie tu się otwiera tą lodówkę? Dobrze. Wyjmijmy to tutaj. A dziecko, no, o! Przyjdzie sobie. Sobie poćwiczy chodzenie. Chociaż chyba nie umie chodzić po schodach. No. Zapomniałam. Dobra, dziecko. Upiekło ci się dzisiaj. Masz dostawę do sypialni. Ja jej jeszcze w ogóle nie zmieniałam z tego, co widzę. Powiem szczerze, nic mi się nie chciało robić w tym domu. Kompletnie nic. Dawno nie grałam w czwórkę i w ogóle i... No muszę na nowo poczuć ten klimat, że tak powiem. I jedyne, co zrobiłam, to zmieniłam w ogóle im wiek. Troszkę wydłużyłam, to jest różnica 2-3 dni mniej więcej. Od niemowlaka zostawiłam, tylko od właśnie toddlersa po dorosłego sima. Troszkę wydłużyłam ten wiek, żeby te urodziny po prostu nie były co chwilę, bo ja mam dosyć tych urodzin. Mam wrażenie, że coś za bardzo ten mój wiek był za krótki po prostu. I za szybko to wszystko tutaj się działo. I ja wiem, że to Legacy Challenge i to się bardzo ciągnąć będzie i w ogóle, ale mimo wszystko postanowiłam te 2-3 dni różnicy już mnie nie zbawią. Dziecko, czy wzięłaś sobie to jedzenie? No weź tą porcję. Co, hot doga nie możesz zjeść? No. Świetnie. Aha, i w ogóle jaka mała spryciara. Idzie sobie na taras zjeść, nie? No proszę cię bardzo. Jakie jej tutaj cechy dałam? Gdzie to jest? Tutaj na dole. Ciekawa świata. W sumie pasuje do niej. O, wstała Lenka. Ojojoj, siusiu. I komuś tu się chce flirtować? No, no. Pieseł, co tam? Co tam się dzieje? Potrzeba nam logiki, ale nie mamy żadnego sprzętu do logiki tak naprawdę. Przydałoby się jakieś szachy? Albo teleskop? W sumie stać nas na teleskop? Zaraz zobaczymy. Wstawiłam nam to obserwatorium podwórkowe, bo w sumie mamy na to miejsce, więc myślę, że możemy obserwować sobie niebo. Poza tym jest kolejna miejscówka do Barabara, zawsze spoko. A myślę, że dzisiaj dziadzio się zajmie wnusią swoją... Wnusia! Bardzo proszę mi nie grzebać w klopie. O, świetnie się składa. Bo tutaj trzeba dziecko niestety wychować. Bo jest niegrzeczne. Gdzie to? Gdzie? Czemu nie mogę dyscyplinuj. Stanowcze. Zakaż robienia bałaganu. Ty już masz do pracy wszystko zrobione i w sumie idziesz dzisiaj na 12, więc... Przydałoby się ogarnąć. Teraz tu posprzątaj, mała. Cwaniaro. Wbijesz sobie drugi punkt. To... to coś zjesz na przykład jeszcze. No tak, tort weselny będzie teraz żreć cały czas. Tutaj psem też trzeba troszeczkę się zająć, więc może z nim porozmawiaj i go wyszczotkuj. A potem może go wyprowadzić na
średni spacer. Oj, dziecko, skończysz z tym bałaganem? Nie wolno bałaganić, tobie trzeba znaleźć zajęcie inne. Musisz się, muszę ci wyjąć tableta z... A co ty robisz? Ty sobie coś oglądasz, widzę jakieś te... kręgle. A wiesz co mogłabyś zrobić? Mogłabyś zapłacić rachunki. Czy nie ma rachunków? To jest tylko poczta? Co tam dostaliśmy? Pewnie jakieś prezenty na urodziny. Okej. Okay. Aha, zabawkę dostała mała. No to jej damy. Do wyposażenia. Nie chcę przyjść do ciebie, bo idę do pracy. Właśnie w tym momencie, więc przykro mi, Adel. A co, już Rosalia urodziła? Tak! Rosalia urodziła Malwinę! Nice. Co ona taka blada? Nie żeby coś, ale ani Adrian, ani tym bardziej Rosalia nie są aż takiej jasnej inkarnacji. Umieram z głodu. Nie, kochana, bo znowu idę do pracy. No niestety, my zbieramy, moi drodzy, na... zbieramy na remont domu. Bo ja chciałabym, żeby tutaj troszkę się więcej miejsca zrobiło. Dobrze, Grzesiu, wracajcie do domu z tego spaceru. Bo ileż można chodzić? Cały dzień was nie ma. Mała jak się czuje? O, ona już jest śpiąca i trzeba by w ogóle jej ten... Marta ma za zadanie zająć się nowym stażystą. W jaki sposób powinna do tego podejść? Wyznacz dyżur przy robieniu kawy? Przydzielaj trudne zadania. Kurde. A daj mu trudne zadanie. O, ocena nam się poprawiła i charyzma. Marta puszcza stażystę na głęboką wodę, jednak podopieczny nie daje sobie sam rady. Marta musi mu poświęcać dużo uwagi, ale szef jest pod wrażeniem jej umiejętności pedagogicznych. Spoko. Ojciec, długo tam z tą pracą twoją. O, już, o, dobra. To... Niech ona idzie na nocnik z dziadkiem, a ty zrobię jeść. Tak zrobimy. Gotuj, sałatka owocowa. Proszę bardzo. Ładnie siusiu zrobiła. I będzie z głowy. A dziadek jak się czuje? Tak sobie. Też mógłby skorzystać z toalety, wziąć prysznic sobie. Idziesz oglądać swoje dziecko? Jak śpi? Serio? Weź się lepiej przygotuj. Gdzie macie tutaj jakieś lustro? Co ty możesz zrobić? Podnieś się na duchu, tak? Bo zaręczyny są stresujące. Odśwież się. Możesz przymierzać stroje, wiesz. Szykuj się. Szykuj się na randkę. Dziecko, weź wstań. Bo dziadek cię położy normalnie spać. Pięknie! Jest awansior. Trochę spięta ta twoja dziewczyna wróciła. Ojojoj, ona potrzebuje dużo rozrywki, więc tutaj proszę. Opowiedz jej hermetyczny dowcip. Niech weźmie sobie jakiś imprezowy strój. Sturm, gosh, tark, tark, tark. Zut, zut. Hehehe, bardzo śmieszne. No, romantycznie, ojojojoj. Przyszliśmy, moi drodzy, w klimatyczne miejsce. Tak, dowiadom gorące oświadczyny. Ojej, a ty się ubrałaś w taki strój? Hihihi. No gdzieś mnie tu przyprowadził i co ja mam tu robić? Stary. Nie no, ja bym chciała, żebyście jednak zmienili sobie te stroje. Nie, do naga może nie, ale załóż to, co miałaś. No i ty też się ubierz mimo wszystko. No nie krzycz, Marta, na nas. My chcemy dobrze. Gdzie idziesz? Baw się w wodospadzie. Słuchaj, to miało być oświadczyny pod wulkanem, a nie pod wodospadem. Dobra, ja jej pozwolę tam iść. Bo... No trudno. No nie chcą te nastrojniki się wyzerować.
Żaby tu skaczą. O, w końcu! Nareszcie po prostu zeszło jej to. Bo ja się boję, że ona ten mi po prostu odmówi. Jumba! Zgodziła się! Dobra. No to co? Jakiś mały barabara? Gdzie? Lecicie? Gdzie lecicie? Ona nie zażyła środka antykoncepcyjnego. No to po ptokach. Moi drodzy, koniec. Będzie kolejne dziecko na bank. No nie tak miało być. Ja muszę o tym pamiętać, bo mam tego moda i no zapominam, no. Cholerka. Widzę, Grzegorz już przy grillu. Lenka w ogóle... O, dziecko głodne, super po prostu. Wszystko nie tak, zostawić ich na chwilę i już nie tak. Aha, bo tu jest suszarka, tu jest pralka, okej. Dobra. Tak. Co jest z tym? Wysusz ubrania. No proszę cię, Grzesiu, zrób pranie. Przecież mamy istny syf w tym domu. Co ta mała robi na dole? Już się nauczyła chodzić? Upierz ubrania. Proszę cię, Grzesiu. Ty pozmywałaś naczynia, więc w sumie możesz iść spać, bo jest w sumie trzecia, więc... Ojej, pieseł, ty się zmieściłeś pod łóżko? Jak on to zrobił? My nawet pod łóżkiem nie mamy, kurde, przejścia. Nie chcę nic mówić, nie? Bo tam jest materac do podłogi. Tak, Marta jest oczekiwana w pracy, a nie wiadomo, czy Marta nie jest znowu w ciąży, nie? Boże, Grzesiu, gdzie ty znowu idziesz? Dobrze, idź. Nie będę ci kazać już tej suszarki wyładowywać. Mała poszła spać? Idzie. Przynajmniej się chodzić nauczy. Ernest jako pierwszy dzisiaj wstał, więc może najpierw niech skorzysta i weźmie prysznic, a potem będzie sobie jadł. W sumie mógłby nawet podać coś do jedzenia. Na przykład jajka na toście. O, barabara się zachciało, tak? Barabara się zachciało. A ja nie wiem, czy my tutaj przypadkiem... Nie mamy problemu z waszego ostatniego barbara. Problemu o imieniu brzuszek. Mam nadzieję, że nic tam nie zmajstrowaliście, bo... psujecie mi plany. Tak jak ostatnio, bo to nie Marta miała być też ostatnio w ciąży, więc... wszystko się zagmatwało. Więc poznajmy prawdę. Oto nasza chwila prawdy, moi drodzy. A potem weź sobie prysznic. Zmyj to z siebie. Udało się. Nie bądź smutna, Marta. Ty wcale nie chciałaś mieć teraz dziecka. Więc... urządzić bitwę na balony z wodą. Przyznam, że poczułam ulgę. O, Adrian składa życzenia z okazji... zaręczyn, bardzo sympatycznie. Ty idziesz się do pracy? Nie, ty masz w końcu wolne. Dopiero za 3 dni idziesz, więc może wreszcie wbijesz sobie punkt. Słuchaj, no, ty niedługo będziesz wyglądał jak piłka. Serio. A ten do obserwatora leci. No dobra, nie będę mu bronić. Bo i tak dziecko jeszcze śpi, więc niech sobie tam obserwuje. A Lenka, o, wzięła się za siebie na stare lata. W końcu jest sławnym muzykiem, tak? Ona już jest cudowna instrumentalistka, więc wiecie. Postanowiła się za siebie wziąć. I co, zaprzyjaźnijcie się, baw się, chyba się nie udało za pierwszym razem. Poznaj. Zaproponuj przyjaźń raz jeszcze. Lenka, Boże. Nie, może nie naprawię tego.
Ty nie najlepiej wyglądasz. Idź se, o wiesz co, pograj sobie. O nie, możesz... Nie, nie naprawiaj, bo ja się martwię o ciebie, please. Weź, zdrzemnij się. Zróbmy też pranie, jeszcze jedno. Mamy pełno prania w ogóle. Masakra, co chwilę jest pranie w tym domu. Wstał nasz głodomor. Więc dziecko drogie, zejdź sobie na dół. Nie, 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 nie naprawiaj. Możesz napełnić miskę. O, widzę, że wróciliście sami. Ja myślałam, że wy nie wracacie nigdy sami ze spacerów. Naprawdę zaskakujące dla mnie. Napraw wytrzyj, bo pokojówka przyjdzie jutro, ile w ogóle przyjdzie. Bo też nie wiadomo. Jak tam dzieciak? Dzieciak dobrze się miewa, więc cieszy mnie to niezmiernie. Marta poszła do pracy i musi pracować. O, to będzie się strzechem. Więc tak też uczynimy. Patrzcie, normalnie Lenka wbije 10 punkt. W końcu. Czy to będzie? Zaraz. Czy to się w końcu wydarzy? 97%. Już tak niewiele. Myśl o członku rodziny i będziesz myśleć o samej sobie. Kto co lubi? Czy nie trzeba wyczyścić? Spuść wodę. A możesz to ulepszyć? Zrób mocne krany. I co, tata w końcu dzień czyta. Brawo, Lenka. Pamiętacie, jak Lenka zaczynała, jak strasznie rzępoliła na tych skrzypcach, a teraz tak pięknie? Może zaprosimy jego rodzinę na następny raz, wiecie. No nie, 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 moja droga. Proszę tutaj ją dyscyplinować. Aha, bo ona jeszcze nic nie zrobiła, więc teoretycznie jeszcze nie można. Nie wolno, nie wolno! Ja wiem, że ty jesteś bardzo kreatywna, ale no nie, dziecko! Po prostu nie mógł jej chyba zdyscyplinować za to. Ona jest głodna, więc niech ona idzie na dół jeść. Będę jej kazała chodzić, żeby... żeby sobie wbijała ładnie. Tutaj może jakieś romantyczności między dziadkami. Co to był za dźwięk? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Czy to jakiś duch był? Jakieś dziwne dźwięki, kurde. Dziecko, czy ty się najesz porządnie? Pluskaj się w toalecie, ale masz pragnienie. Gdzie ty idziesz? Nie, nie, nie. Chodź ty tutaj, dojedz to. Czemu nie możecie robić to, co wam każe? Ja tego nie rozumiem. Pocałuj ją. Może być w łazience, jak wolicie. Szkoda, że tutaj nie ma opcji pod prysznicem. No i sobie... i się barbujcie. Sakra, skorzystaj. A potem go pocałuj. Ty się usiądź. Znaczy nie śpi, nie śpi, nie śpi. Chciałam, żebyś usiadł i poczekał. Jak tam dziecko? No idź do tego Grzesia w końcu. Niech ci się spełni. O. I teraz możecie iść spać. Bardzo niewiele jej brakuje tej charyzmy, więc zaraz sobie pyknie. O, akurat będzie w sam raz. O. O, i znowu spięta, znowu trzeba ją rozluźnić. Ernest. Romantyczne, flirtuj. Romantyczny pocałuj. Okaż czułość. Gdzie wyjdziecie? W kąt jakiś. Żadnych złośliwości, proszę. Co wy tak się kręcicie, jak... Nie powiem co. Czemu wy... O co wam chodzi? Nie możecie stać w miejscu? Bo jak ona nie wypije tego znowu, to... Będę miała problem. A można to wypić tylko jak się jest we flirciarskim nastroju. Więc...
O, udało się. No to co? Golnij sobie. O, nie możesz? Jest, dobrze. Golnij. Bo wszyscy wiemy, jak to się skończy. Barbara z kimś? A może by tak ze swoim narzeczonym? Coś ten? Dokąd to? Nie! Ona tu specjalnie wzięła sobie, wypiła. Żebyście mogli sobie zrobić Barbara. Tak, przez 2 godziny. Czujesz się teraz o wiele pewniej. Co mogłoby pójść nie tak? Wszystko. Standard. No. No i dobra, kochani. Będę kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ciąży już na szczęście nie będzie na razie. W przyszłym odcinku postaram się w końcu zaprosić rodziców Ernesta i może zrobimy wesele. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dniami wolnymi i tak dalej. No. Tymczasem dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!